obsługi zastąpi Grzegorza Czechowskiego i Anglik McLaurin, który tym razem w ramach rezerwy taktycznej pojawi się na torze w miejsce Jacka Krzyżaniaka. Kto pokona Anglika? Czy Kurmański, czy Okoniewski, a może obaj? Loram jednak przy krawężniku, ale jest trzeci. Zanosi się na 5-1 dla ZKŻ-u Quick Mix, ale Anglik już atakuje. Wierzymy, że będą emocje w tym biegu. Okoniewski z przodu, Kurmański jest drugi, McLaurin trzeci. No i jak na razie nie powodzi się rezerwa taktyczna Andrzeja Koselskiego, bo Loram, który jedzie w rezerwie taktycznej, a więc jest tym jokerem, jak na razie jedzie trzeci. Jeszcze jedna próba, jeszcze jedna szarża. Chyba lekki błąd Kurmańskiego, ale Rafał jest dzisiaj niezwykle szybki. McLaurin jeszcze próbuje, jeszcze raz próbuje, ale czy jest w stanie? Okoniewski wciąż z przodu, Loram trzeci. Jeszcze jedna szarża Anglika, spróbuje przy krawężniku tam przykleić się do Kurmańskiego, a teraz po zewnętrznej. To jest McLaurin, proszę zobaczyć. Teraz pójdzie do krawężnika. Kto będzie drugi? Anglik nie będzie drugi. 5-1 dla ZKŻ-u Quick Mix. No i to jest chyba kropka nad i, bo